Witam w kolejnej serii Szepty w mroku, statek Widmo i kontynuuję moją opowieść. Skończyłem na posiadłości. Teraz znajduję się na moście. Co tu na moście mogę zdziałać? Nie jestem zbyt silna, aby ten most, kamień tutaj otworzyć, a mi się udało go otworzyć i zdobywam kolejny przedmiot, czyli pierścienie. Dobra, fajnie. Czy mi się uda już tutaj coś zrobić z tym wężem? Jest tu pokrętło. O. Czyli napuszczamy wodę, bierzemy węża i będziemy mogli tutaj zgasić ten pożar, co raczej dzięki temu powinienem teraz przedostać się właśnie do stajni, tak? O, jestem. Aha, i to jest ten budynek, co wcześniej spłonął. Jest już zrobiona latarnia. Mi się udało zdobyć wór. Musi gdzieś być pod tymi liściami. Figurka tancerza. No teraz to się mi już dużo rzeczy wyjaśnia, bo piec jest wciąż sprawny, ale nie ma wężena za do wytapiania zębatek. Aha, czyli tutaj będzie trzeba wykorzystać jeszcze parę innych rzeczy. Ziemianka jest zamknięta, muszę znaleźć klucz. Dobrze. Także tutaj też na razie nie jestem w stanie nic zrobić, a jeszcze to mnie interesuje. Czy tutaj będzie szło to jakoś tymi liśćmi odgrabić sobie. Dobra. Droga na latarnię, tu jeszcze też nie byłem. Ani razu. Przydałby mi się kompas, tak? Aha, czyli tu i tak jeszcze nie jestem w stanie nic zrobić. Można tutaj użyć tego worka, bo to mi było potrzebne, żeby móc tutaj ten węgiel wziąć, worek, i naładować worek węgla. To na pewno będzie potrzebne później do tego pieca, żeby wytopić sobie jakieś żelazo. To by stało koło zębate, ale dobra, to mi teraz to daje do dworku. Tutaj też te pierścienie, jeden. Wytyczne. Oprócz pierścienia, aby utworzyć zdjęcie. Niektóre pierścienie obracają inne. Ułóż zdjęcie drzewa. No dobra, zobaczymy. Jak mi to pójdzie, znowu kolejna zagadka. A nie było nic trudnego tak naprawdę. O, to też mi było potrzebne. Symbol słońca i mam zdjęcie. Dobra, można przejść się do studni. Tu znowu mamy rozkopane przedmioty. Czyli trzeba poznajdywać te, których brakuje.
Tu chyba dostanę kompas, bo widzę, że tutaj kompas jakiś leży. To mi będzie potrzebny później tam do tego lasu. Budda, tak, i zostaje mi gwiazda. Dobra, super, udało się. A nie, odnalazłeś przedmiot połowa serca. Nie wiem, do czego to na razie może służyć. Trzeba będzie więcej tutaj tego odnaleźć. Dobra, przybijemy do lochów. Bo tutaj w lochach też była pewna zagadka. O, to będzie symbol słońca. Mam drugą część, tak. Serca, dobrze. Sala kominkowa. Znowu przedmioty rozkopane. No i trzeba pobrać tutaj. Znowu pozaznaczać te, które znajdują się tutaj w obiektach. Znowu to widmo mnie prześladuje, ten statek. Zostaje, co mi zostaje. Ornament, metalowe pazury, klucz do ziemianki. Metalowe pazury oraz ornament. Tam jakiś kastet jest, ale kastet. No właśnie. Jest ornament, super, i brakuje mi, a są metalowe pazury, dobra, super, i udało się rozwiązać, klucz do ziemianki, dobra, to oczywiście też będzie tutaj mi potrzebne. Co tutaj właśnie było trzeba zrobić? Ta głowa na cenne przedmioty, chyba kieł, ale tak, no dobra, udało mi się zdobyć. Dać ten kieł i dostaję mały klucz. Super. Czyli powoli się tutaj dużo rzeczy mi rozjaśnia. Brakuje tancerza, tak? Tak jest. Znowu dostaję strunę, a ta struna też mi jest potrzebna do tego. Dobra, wszystko pasuje. Aha, jeszcze brakuje kolejnej struny. No dobra. Czyli tych strun tutaj jest więcej. Pokój dziewczynki. Tutaj też no jeden przycisk dalej mam. Dobra. Izabelo, ci tutaj też. Ale co tu może być? Klucz. Już do ziemianki na pewno nie, a mały klucz. O, działa, dobra. Jak go otworzyć? Jak nie pasuje? No to czemu go tutaj wziąłem? Troszkę dziwne. A, bo jeszcze serce było trzeba dać, dobra. Otwieramy skrytkę i co tu się znajduje? Kolejny przycisk. Ten przycisk będzie tutaj bardzo ważną rzeczą. Co tu może być? Znowu jakaś zagadka. Kliknij na przyciski, aby odkryć właściwą sekwencję. Ustaw zielony kolor na każdej części mechanizmu. Ustaw zielony kolor na każdej części mechanizmu. Aha. Jak to do końca działa?
Tak, tylko że... Skąd nie mam wiedzieć, jaka to ma być tutaj dobra sekwencja. No. Ciekawe się, co tutaj całowało. Może kolejne zdjęcie, bo to by miało wtedy jakiś sens. Sekwencję to wywołać mi to w sumie nic nie daje, ale zmieniłem, czy ja tu jestem w stanie coś zrobić teraz. Tam pisało tak, że niektóre przyciski. Przerastam na powrót. Czemu to nie idzie tym mechanizmem w ogóle obracać? Ten przycisk obraca mechanizm o dwie pozycje. O trzy pozycje. To, że tu po kliknięciu by nic nie ma, nie idzie zdziałać. Więc ma się być troszkę. A, udało mi się napis otworzyć. No i co teraz? Obrócić, tak? Tu o dwie, a tu o trzy. Trzeba pokręcić tak, żeby mieć wszystkie, tak? Jest to na każdej części mechanizmu. Czyli tu co dwie. Tu co trzy. Tu co dwie. Co trzy damy. Z drugą stronę nie ma szans. No bardzo. Powinno działać. Dobra, jest. Czyli udało mi się to zdobyć. Kolejną strunę do harfy, kolejne zdjęcie. Aha, i teraz jak mam tą harfę, strunę, to będzie można ją tutaj znowu dać do tej zagadki. Kolejna zagadka. Odegraj melodię Mima, zanim skończy się czas. Przekręć klucz, aby włączyć pozytywkę. Aha, i tu trzeba chyba zapamiętać tę sekwencję. Dobra, muszę się skupić. Dobra, melodyjko graj. Pierwsza, trzecia. Aj, no nie ma to takie proste, trzeba się skupić. Pierwsza. Trzecia. Ach. Na razie tylko trzy sekwencje. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. A, tu ta przedostatnia miała być. Dobra, jeszcze raz.
Trzecia, przedostatnia. Dobra, teraz się powinno udać. Teraz. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma sekwencja. Dobra, super. I mam kolejną fotografię. Dobra, udało mi się zdobyć wszystkie fotografie. Teraz ruszamy do stajni. A w stajni mam... Węgiel, tak? I smar. A tu jeszcze ta ziemianka gdzieś była. Tu klucz do ziemianki. Dobra, kolejne przedmioty trzeba szybko tutaj wyklikać. Dają mi grabie i opaska na oko. Grabie. Opaska na oko. Czy jestem w stanie to zauważyć? Tą opaskę na oko. Dobra, ale gdzie są grabie? A, są, dobra. I co dostaję? Przedmiot grabie, a grabie będę mógł tutaj te liście chyba cofnąć. Tak jest. Mam medalion. No muszę go wziąć, nie ma tutaj innej możliwości, super. No i tutaj jeszcze z tym węglem. Jest sprawny, nie ma żelaza. Aha, pod zapałki, co? Może podpalimy tutaj ten piec. Dobra, super. No i powinno mi wyjść. Aha, i tak nie mam jeszcze żelaza. Dobra, dobra, czyli będzie się trzeba tutaj cofnąć do pokoju gościnnego. I co tu może być jeszcze? Tutaj też coś było, tak? Medalion, dobra. I uzupełnić to trzema fotografiami. No bo jest mi zagadka. Ustaw fotografię według właściwych imion. Tak, tylko że skąd jakie te imiona mają być? Tu chyba w tym dzienniczku to było napisane. O tej rodzinie. O. Czyli co? Według tego najstarszy jest Joe i Manuela. Jest to takie proste, bo te imiona
Najmłodszy jest William, tak, i Izabela. Może mi tak będzie łatwiej, ale się tutaj coś nie pasuje, bo William to jest ten chłopiec, dobra. Izabela tu też nie jest, bo Izabela jest tutaj. Joel Manuela to jest ta babcia. Tu jest, to jest Manuela. Dobra, to jest Manuela. Joe to jest ten stary pan. Tu, dobra. Rosalia też jest. Tu będzie Rosalia. Dobra, Antoni to jest ten pan z wąsem. Tu jest Antoni. Dobra. Konstanza to jest ta pani z taką chustą. Konstanza. Aleksander. Aleksander pójdzie tu. Dobra. No jest, tak? Dobra, udało mi się zdobyć kompas. Nie wiem, ten typ musi ukrywać się w tej latarni. Najwyższy czas podążyć na północ wyspy. To wiemy, tak? Dla tego typu sakiem. Dobra, dobra, super. Jeszcze tutaj. Now you know my family. Head north to the lighthouse. There you will find my killer. To znajdę mego zabójcę, czyli muszę I have to get to the north side of the island, to the Hookman's hideout. Droga na latarnię. The lighthouse is on the north side of the island. I need to get there. Na północ, tak? Po prostu wskazuj, nie? Dobra, jest. Jest te brudne, obskurne miejsce. Jakieś koło, rowerek. Jakiś łańcuszek, dobra. Jest tu molo. Wyposażenie rybaka. Wiadra. Wiadro znajdę przymocowane do łańcucha. Muszę go jakoś przeciąć. No nie ma czym za bardzo jeszcze. Się zdobyć żelazo, którego mi brakowało i korbkę, tak? Nie wiem, sobie może pójdę to wytopić. Na ten piec jeszcze. Aha, jeszcze jeden kawałek żelaza, dobra. To na tym właśnie nie zwróciłem uwagi. I jest latarnia morska. Mechanizm, który opuszcza sądzę w dół, chyba korbką. No i mamy tutaj kolejną zgadywankę związaną z przedmiotami.
Dobra, wydaje mi się, że ta seria powoli będzie dobiegała końca. Ja tutaj jeszcze w tym odcinku tylko zbiorę te przedmioty, które, żeby tutaj tego oczywiście nie zatracić. Gdzie mam list? Jeszcze zostaje list. O, list był tutaj koło butelki. I mam kolejne żelazo. To żelazo będzie służyło mi do pieca. Dobra, to tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.